Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będą następne samony po małej przerwie, no dla widzów. Także tym razem mamy Dziukiego, jego sporo astrologa, bo prawie 400. No i tam troszkę samonów też będzie, dokładna liczba będzie oczywiście w tytule filmu, bo to się może troszkę różnić. Jak wypadną diamenty z astrologa, to będziemy robili go więcej. No wiadomo, jak to już mniej więcej działa. Także tak się składa, że w sumie ja dzisiaj mam urodziny, więc mam nadzieję, że dostanę trochę szczęścia i wykorzystam je na twoje konto. Także szybkie przedstawienie i lecimy. 176 poziom konta. Jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to coś tu na pewno było wydane. 11 poziom VIP-a. Maksymalnie dla free-to-play gracza jest poziom 10, także na pewno coś było wydane. Jeżeli chodzi o kampanię, to mamy tutaj 30-37, czyli całkiem ładnie, przynajmniej jak na ten poziom. Następnie boskie próby, bo to przeglądamy na takich rozdziałach powyżej 30, wierzchołków nie ma sensu. 32 poziom, 34, 36, 30, no i reszta jest zablokowana, więc nawet nie ma jak tego przynajmniej chwilowo ruszyć. Królewska wieża, świetliści 231 piętro, cytadela brutali, czyli zwierzę ludzie 215, leśne istoty 242, no i opuszczona nekropolia, nie martwi 232 piętro. 403 piętro, jeżeli chodzi o królewską wieżę, taką tą główną, ogólną. Jeżeli chodzi o postacie, to mamy tutaj 5, 10, 15, 20, 27 postaci na poziomie wzniosłym. Blisko bardzo jest tej Lin, również do poziomu wzniosłego. O dziwo nie będziemy jej losowali. Będziemy losowali Mezosa, do którego brakuje 7 kopii. Jeżeli uda się wylosować Mezota, to będziemy losowali Alnę, do której już 3 kopie z tego co widzę są, także bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o ilość postaci z przedmiotem sygnowanym na plus 30, to mamy tutaj raz, dwa. Ta oferta w ogóle wyskakuje mi już chyba 50 razy. 3, 4, 5 postaci mamy z przedmiotem sygnowanym na plus 30. No i teraz tak. Pokażemy jeszcze wszystko tutaj. Kryształ rezonansu 311 poziom na 370, także mamy całkiem ładny zapasik. Pokażemy również pradawne drzewo, 49 poziom ogólny, 38, 27, 15, poziom 0 i 39. Była jeszcze prośba gdzieś tam w komentarzach, żebym pokazywał gospodę pod dębem. Także już pokazujemy. No nie będę wszystkiego pokazywał dokładnie po kolei, ale przynajmniej pokażemy tak poglądowo, czyli mamy 52 meble czerwone, 180 mebli żółtych. Tutaj mamy na przykład Lukrecję na 5 mebelkach, Szemirę na 6. No tak by to mniej więcej wyglądało. No nie będę pokazywał wszystkiego, bo to jest przedłużanie filmu, ale meble całkiem ładnie rozwinięte. No i właśnie jest ta Lukrecja na poziomie wzniosłym. No dobra. Także nie ma tutaj żadnych kamieni fioletowych. Od razu przenosimy się do astrologa. No i losujemy Mezota, nie? Łącznie będzie 383 razy astrolog. Chyba, że wypadną diamenty, no to będzie więcej. 7 kopii chcemy. Mam nadzieję, że się uda. Mamy ogromną szansę na uzyskanie tych 7 kopii, no bo to jest jednak spora ilość losowania. Doskonale wiemy, że zazwyczaj wypada więcej kopii niż powinno. Zazwyczaj, nie zawsze. Ale raczej... O, proszę bardzo, mamy na dzień dobry Mezota i mamy doświadczenie. Później dla wytrwałych, jeżeli przetrwacie tego astrologa, to pokażę wam plecak Dziukiego. No, mocno się dziwicie. Mogę w sumie pokazać nawet teraz, bo mamy tutaj pełen plecak. No nie chcę wszystkiego ci otwierać, tak może to aż tak często akurat nie leci, przynajmniej w tej wersji. Czyli tak, zobaczcie tutaj jako ciekawostkę. No niezłe zbieractwo się tutaj wyczynia, prawda? Skrzynia życzeń jeszcze jakaś jest. Tutaj są jakieś skrzynie, skrzynia z wyborem hrabi, skrzynia z wyborem barona, masa skrzynek z wyborem postaci, tak swoją drogą. Tutaj mamy jeszcze skrzynkę z ramką Taylin. Mamy podarunek mistrza areny. Mamy pełno skrzyń z diamentami, których nie będę otwierał, bo odczynia się zbieractwo. Masę tutaj surowców przeróżnych, no masakra, tak?
No nie wiem, czy to jest dobrze tak zbierać, ale prędzej czy później pewnie kiedyś to otworzysz, więc jeszcze jakoś tam nadrobisz. Chociaż te surowce teoretycznie mógłbyś pootwierać, nie? Bo mógłbyś być wtedy dużo wyższy poziom w krysztale rezonansu i po prostu spuszować kampanię. Czego mamy znowu pełno? Dobra, to otworzę, bo tego akurat leci masakryczna ilość, bo to są te zwykłe tam esencje, najmniejsze, więc te będziemy otwierali na bieżąco. Druga kopia mezota, bardzo ładnie. Trzecia kopia mezota, także szybko idziemy do celu, trzeba przyznać. Chyba jednak będę miał dzisiaj szczęście, przynajmniej taką mam nadzieję. Karta leśnych istot. Jeżeli chodzi o zwykłe postacie, tutaj nie ma żadnego głównego celu. Tutaj było powiedziane, że fajnie jakby wypadł respen i kren, ale nie ma żadnego gonienia za tymi postaciami. Po prostu fajnie by było i tyle. Następna kopia mezota. Może od razu sprawdzimy, ile tam brakuje, żeby się nie pomylić. Także może zrobię. Nie będę ci go robił na poziom wzniosły, to pozostawię tobie. Bo wiem, jaka to frajda. Także przedmiot odblokowany. Brakuje jeszcze trzech kopii, nie? Aha, jakich trzech kopii, co ja gadam. Także na mityczny plus pierw zrobimy. Nie, trzech kopii, dobrze, dobrze. Nieźle się motam. Nie piłem nic, żeby nie było. Jedziemy. Wszystkie diamenty w astrologa. Teraz już na pewno mezot się udano, bardzo ładnie poszły karty, jest to tylko kwestia kiedy on wypadnie, a nie czy w ogóle wypadnie. Mamy kartę leśnych istot znowu. Jest też dużo pytań, czy na przykład robię filmy tylko i wyłącznie z astrologa. Także tak robię. Jest też dużo pytań, od ilu robię. Robię łącznie od 200 samonów, jednak tylko chciałbym napomknąć, że bardzo mało osób zgłasza się z taką liczbą, raczej są to liczby rzędu 400-500 minimum, ale 200 też mogę zrobić. Dwie kopie mezota poleciały, także jeszcze jedna brakuje, która wypadła dosyć szybko, trzeba przyznać. Także nie będę ci go robił, tylko upewnię się, że możemy to zrobić. No jak najbardziej możemy, także 7 kopii, a jesteśmy, no tak powiedzmy, że w mniejszej już połowie, ale no jeszcze sporo tego zostało, nie? Także Alna, 11 kopii. To się oczywiście nie uda. Musiałoby się wydarzyć naprawdę coś tutaj magicznego. Ale próbujemy, nie? Myślę, że na 160 losowań no dwie kopie to jest minimum. Ale miejmy nadzieję na więcej. Przytrzymamy, zobaczymy, co to będzie. Niestety nie ma nic. Lecimy dalej od razu. I pójdziemy otworzyć esencję, bo pewnie to one nam tutaj. Tylko, że to znowu są te. Także te będziemy otwierali po 20. Bo sobie tutaj zbierasz, no to oczywiście uszanuję to zbieractwo. Do pewnego stopnia. Dwie alny, także super bomba. Także już te znowu. Także już te minimum, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli dwie kopie poleciały. No to teraz tylko bonus, nie? 9 kopii łącznie już poleciało. Na pewno powyżej normy i to na pewno nie jest koniec. Chyba jak przytrzymuję, to jest większe szczęście. Wiem, że to nie ma żadnego znaczenia. Ale widzicie, przytrzymałem i od razu poleciała. Trzecia kopia Alny. Sporo doświadczenia. Czwarta kopia Alny. Masakra, co się dzieje. Na pewno udany astrolog. Piąta kopia Alny. Co to w ogóle? Znaczy ja nie mam słów, nie? Chyba naprawdę przyniosłem szczęście, że akurat dzisiaj robię. No jeszcze jedna na koniec by było fajnie, nie? Czyli 5 kopii... Bo ja po prostu nie wiem. Ja chyba wstanę i wyjdę. 7 kopii Alny, 7 kopii mezota. No masakra, tak naprawdę? Poleciało już 14 kopii, nie? Czyli dostateczna ilość, żeby zrobić postać od zera do bohatera. 15 kopia, czyli generalnie za 383 losowania zrobiłbyś postać od zera, czyli nawet jej nie posiadając, do poziomu wzniosłego. No także bomba, nie? Trzeba przyznać, jedno zdecydowanie ze najlepszych losowań, jakie tylko chyba miały miejsce na tym kanale. Czyli zobaczymy może z tego poziomu, jak to wygląda.
Czyli tak, mamy tutaj 11 kopii, nie? Czyli poleciało 8, zgadza się. Czyli 3 kopie i masz ją na wzniosłym. Troszkę szkoda, że nie zdecydowałeś się wcześniej, mogłeś zrobić alny przed mezotem, to miałbyś jeszcze ramkę ruszającą się, a tak nie ma. No ale niech będzie tak jak jest. No i otworzymy pierw karty. Akurat kart bardzo mało poleciało, raptem 5 kart, to jest bardzo, bardzo mało jak na tyle otworzeń, ale postacie premium są zdecydowanie bardziej pożądane. Także otwieramy. No tutaj tragedia akurat. I na koniec Lorsan i Ulmus. Nie powiedziałeś, czego potrzebujesz. Po prostu to, co dostaniemy, to dostaniemy. Chcemy Krena i chcemy Respena. No i tak by to wyglądało. Także mamy Rowana, Gwyneth, Cecilię, Rosalind, Oscara, Dreza, Krena, Vareka, Safiję, Skreata, Respena, Eirona, Lykke, Lorsan, Tassi. Następnie mamy Sylasa, Daemona, Isolda, Keltura oraz Theowyn. Także trzy pojedyncze serduszka. No troszkę możesz żałować po tym filmie, że nie chciałeś otwierać tych skrzynek z diamentami. Przy moim dzisiejszym szczęściu istnieje spore prawdopodobieństwo, że zrobiłbyś to malne na poziom wzniosły, bo sporo tych diamentów tam masz, nie? Jakby się otworzyło te wszystkie skrzynki, no na pewno by było ponad 25 tysięcy albo więcej nawet. Jeszcze Khazard tutaj z postaci premium ze zwykłych serduszek, naprawdę. No, trzeba przyznać, trafiłeś idealnie, że akurat dzisiaj robię ci te samony. Także otwieramy całą resztę. Tak jak mówię, jak wypadnie coś fajnego, to wypadnie. Jak nie, no to nie będziemy źli, bo astrolog poszedł po prostu genialnie. I to jeszcze Khazarda już jakiegoś tam miałeś. Gwiazdkować może nie będziemy. Miejmy nadzieję, że starczy miejsca. Jeszcze dwie elity, no po prostu szaleństwo dzisiaj. Rosalind i Oscar. Jeszcze na pewno będzie jedna elitka minimum. No niestety czekają nas wizyty w świątyni praktycznie co chwilę, bo jest bardzo, bardzo mało miejsca, mimo że troszkę ulepszyłem. No ale już nie będziemy teraz kombinowali. Uszanujmy właśnie zbieranie diamentów przez pana Jockiego. Nie będziemy mu tych skrzynek tam maltretowali. Troszkę i tak otworzyłem za zgodą, ale nie chcę tego robić w nadmiernej ilości. Także cyk. Jeszcze zrobimy Gryzula. No i udajemy się resztę zrobić. Mam nadzieję, że już starczy miejsca na dwie wizyty w świątyni, bo na jedną tego nie zrobimy. No, Respen, Kren, Aeron. No i pewnie będziemy musieli potem odwiedzić świątynię. No ale elit po prostu jest dzisiaj od zatrzęsienia. Mimo że mało samonów, to zobaczcie ile elit, nie? Nie dość, że astrolog poszedł genialnie, to jeszcze ilość elit, jak na tyle samonów, czyli ile tam... No raptem plus minus 100, nie? Poleciała ogromna ilość elit, jeszcze premium serduszek. Także co? To by było na tyle. Kartę... No w co ja mam ci dać tę kartę, bo w sumie nim nie powiedziałeś. A powiedzmy, że ją ci otworzę. Czy czegoś ci brakuje w ogóle? Tutaj powiedzmy, że jest ok. Tutaj nie ma nic blisko, tutaj też nie ma nic blisko. No ja nie wiem, co mam ci dać. Powiedziałeś, że ma być Respen lub Kren, tak? Może po prostu zobaczymy, czego ci brakuje więcej. Krena, to ja tutaj w ogóle nie... W ogóle jest Kren? Może sprawdzimy w tym okienku. Nie, no masz ogół, nie? Po prostu jestem ślepy dzisiaj chyba i tyle. Z tego szczęścia. O, jest Kren. Także jeden Kren jest. Jest jeden Respen. O ile dobrze widzę. Znowu ta paczka. Także... Dam ci ją w zwierzę ludzi. Masz tam jakieś postacie już na... Co ja gadam? W ogóle teraz odwaliłem. No ale już mieszało to mała pomyłeczka na końcu, także masz Rain i tyle. Chciałem powiedzieć, że jest ktoś u leśnych istot już na 5 gwiazdkach, więc lepiej będzie dać w zwierzę ludzi. Ostatecznie spaliłem i dałem po prostu w świetlistych. Ale myślę, że mi to wybaczysz. Przede wszystkim nie powiedziałeś mi, na co mam te karty wydać. W sumie w tym przypadku kartę. Ale generalnie, jeżeli spojrzysz tutaj, zobaczysz mezota.
Jeżeli spojrzysz tutaj i zobaczysz tyle Aln, a dodatkowo te wszystkie elity, które poleciały z takiej małej ilości, to myślę, że mi wybaczysz tę małą pomyłeczkę na koniec. Chociaż to nie jest pomyłeczka, bo nie było określone, na co mam wydać. Na koniec udamy się jeszcze do gildii. Oczywiście pozdrowimy Polska Crew, czyli gildię, w której jestem również ja. Obecnie nie mamy miejsca, jeżeli ktoś by pytał, ale często się zwalnia, bo ludzie przestają grać, na przykład tutaj tego pana prawdopodobnie niedługo wyrzucimy. Pozdrowienia ma cała gildia Polska Crew od Żukiego i przy okazji również ode mnie pokażemy wszystkich, tak jak zawsze to robimy. Śmiesznych ników akurat tutaj tylu nie ma, także tutaj niestety będziecie zawiedzeni. I tak nadal wygrywa chyba Harry Potter. Może mnie ogląda jeszcze, także pozdrawiam przy okazji. Także cała gildia ma pozdrowienia od naszej dwójki. No i co? Chciałbym Ci oczywiście podziękować za możliwość zrobienia samonów, w sumie głównie astrologa, na Twoim koncie po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Bardzo to pomaga w rozwoju kanału. Bardzo się cieszę również, że tak bardzo udane w ogóle te samony były, bo to naprawdę jeden z najlepszych, najszczęśliwszych samonów, jakie chyba kiedykolwiek zrobiłem, bo tyle kopii z takiej ilości astrologów to mi chyba jeszcze nigdy nie poleciało, bo aż 15, jeżeli dobrze liczę. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy są obecni na premierze. Dziękuję również wszystkim, którzy ten film obejrzą. Życzę Wam wszystkim już łącznie miłego, przyjemnego weekendu w sumie, bo jest sobota. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.